Piątek, 19 dzień lutego z telewizją 7.1 News. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na aktualności z Wrocławia, a oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym dzienniku. Program norweski na Dolnym Śląsku. Wrocławska Akademia Dzieci z profesorem Miotkiem. Ćwierćfinał Wrocław Open. 37 szpitali, domów pomocy społecznej, a także gmin w całej Polsce, w tym u nas na Dolnym Śląsku, otrzymało bezzwrotną pomoc z tak zwanego mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z norweskiego mechanizmu finansowego. Środki pieniężne zostały przeznaczone na program, którego celem jest objęcie opieką ludzi starzejących się, chorych przewlekle, ale również tych wymagających rehabilitacji. Z norweskiego mechanizmu finansowego rozbudowany zostanie m.in. obiekt z Dolnego Śląska w Sokołowsku. Celem projektu jest modernizacja i oddanie do dyspozycji pacjentów doskonale wyposażonego ośrodka opieki leczniczej, w którym spółka Sanatoria Dolnośląskie świadczyć będą usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych. Na całkowitą wartość projektu przeznaczono ponad 8 300 000 zł. Pieniądze pochodzą z programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych i epidemiologicznych. W Sokołowsku realizowany jest projekt norweski, który zwiększa ilość godzin pracy z nami, ze specjalistami, czyli z psychologami, z rehabilitantami, z logopedami czy z terapeutami zajęciowymi, co bardzo pozytywnie, zauważyliśmy, bardzo pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości pobytu tutaj pacjentów czy też pensjonariuszy. Terapia zajęciowa trwa 5 dni w tygodniu. Jest zarówno grupowa, jak i indywidualna, jeżeli pacjent oczywiście nie wyraża zgody tutaj na sali, no to jest, odbywa się na pokojach. Różnego rodzaju staram się wprowadzać nowinki, że tak powiem, i oczywiście zajęcia są dobierane pod pacjentów i ich zainteresowania. Szczególnie umiłowali sobie arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię, czyli wspólny śpiew piosenek dawnych, no i wiele, wiele innych. Nie dużo robimy, bardzo całe te ile godzin jesteśmy tu. To dużo robimy i malujemy, i rysujemy, i różne przyjęcia też robimy, jak się trafi na przykład. To bardzo, no tak naprawdę wszystko tak dobrze prowadzimy. Robimy wszystko, różne rzeczy, takie, że w domu można postawić wszystko, kwiatki. Ładne rzeczy robimy. No i malujemy ładnie wszystko. Projekt obejmuje realizację nie tylko zadań inwestycyjnych polegających na remoncie budynku, ale również realizację cyklu warsztatów terapii zajęciowej dla pacjentów. W ramach wyżej wymienionego projektu założono przeprowadzenie 4000 godzin warsztatów terapeutycznych czy realizację specjalistycznych szkoleń dla personelu. W ramach projektu realizujemy moduł miękki, w ramach którego są realizowane specjalistyczne szkolenia dla personelu, które obejmują szkolenia dla personelu stricte medycznego dotyczące opieki długoterminowej, leczenia ran, takich stricte specjalistycznych elementów. I drugi jakby moduł to szkolenia wspomagające rozwój kompetencji miękkich, w tym komunikacji oraz wsparcia alternatywnych metod porozumiewania. W ramach pobytu pacjenta w ośrodku Waligura oferujemy pobyty krótkoterminowe, pobyty długoterminowe, opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską całodobową, rehabilitację. Realizację projektu zaplanowano do marca 2016 roku, natomiast w niedalekiej przyszłości Sokołowsko może uzyskać status uzdrowiska. Polska Akademia Nauk wydała już świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości klimatu w tamtym miejscu. Dziś w ramach wykładów Polskiej Akademii Dzieci prowadzonych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 11-letnia Agata Gut wygłosiła wykład dla 300 rówieśników na temat języka polskiego. Młoda ekspertka poprzedziła prelekcję najpopularniejszego polskiego językoznawcy. Mowa o profesorze Janie Miotku.
odbyło się drugie spotkanie Polskiej Akademii Dzieci. Temat spotkania związany był z przypadającym w niedzielę Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Pomyśleliśmy, że to jest dobra okazja do tego, żeby w tym obszarze właśnie też zachęcić dzieci do poszukiwania, żeby też poszukać z drugiej strony dzieci, które interesują się językiem polskim, które interesują się czytaniem, co więcej, dla których czytaniem jest po prostu pasją. I mamy nadzieję też, że to zachęci inne dzieci do sięgnięcia po książki. O roli i znaczeniu języka dzieci oraz o najważniejszych zasadach w mowie i piśmie opowiedział polski językoznawca profesor Jan Miodek. Pokażę dzieciom, że ich język jest odwiecznym przedmiotem zainteresowań stricte naukowych. To się może wydawać, co to, jakaś infantylność uczonych językoznawców. Nie, z całą powagą język dzieci poddawany jest ścisłym analizom. Dlaczego? Dlatego, że proszę pani, każdy język świata to jest swoista projekcja języka jutra. Dzieci cudownie przewidują przyszłe stany językowe. Oczywiście robią to podświadomie, robią to automatycznie, ale one cudownie wyczuwają te miejsca systemu językowego, które się na pewno zmienią. One wyczuwają lepszość takiej czy innej końcówki. Do czytania książek zachęcała młoda prelegentka Agata Gut. W szkole u mnie dużo dzieci gra na telefonach, komórkach i padach. Ja nie jestem za bardzo z tym zaznana. Ja czytam książki i nie mogę z nikim za bardzo o tym porozmawiać. Chcę, żeby wszyscy właśnie ćwiczyli ten swój język polski, swoje wypowiedzi i żeby nie popełniali właśnie tyle błędów językowych. Moim zdaniem to jest dlatego, żeby rozwijać wyobraźnię, żeby też mieć dla siebie taką przyjemność i satysfakcję z tego, że się właśnie czyta i poznaje nowe informacje. Jednym z wydarzeń towarzyszących Polskiej Akademii Dzieci był kiermasz książek oraz dzień otwarty Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w trakcie którego wszyscy miłośnicy książek mogli zapisać się do akademickiej biblioteki oraz bezpłatnie wymienić się wybranymi książkami. Dolnośląska giełda fonograficzna przebojem wdarła się do serc miłośników czarnej płyty. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w klubie Firlej odbywają się spotkania miłośników muzyki na fizycznych nośnikach. Tym razem 20 lutego w platformie kreatywnej Tony na dworcu Świebockim, to jest wejście od ulicy Tęczowej, odbędzie się specjalna edycja tej giełdy. Specjalna, proszę Państwa, ponieważ w nowym miejscu, ale także w nowym wymiarze. Tony to na co dzień przestrzeń kulturalna, w której wrocławianie mają możliwość nauki śpiewu, gry na instrumentach, a także produkcji muzyki. To również miejsce spotkań. Tony, podobnie jak Dolnośląska Giełda Fonograficzna, hołdują wyjątkowemu nośnikowi, regularnie organizując winyl sesje. Połączenie sił obu inicjatyw wydaje się zupełnie naturalne. Zwykle na giełdzie dostępnych jest co najmniej kilka tysięcy płyt różnych gatunków. Od rocka przez metal, jazz, pop, muzykę alternatywną czy elektronikę. Dominujący nośnik to winyl, ale można także będzie znaleźć płyty CD czy kasety magnetofonowe. Wstęp na giełdę jest bezpłatny. Wysokiej klasy zawodnicy, wielogodzinna walka, no i ogromne emocje. Tak wygląda Wrocław Open, męski turniej tenisowy rozgrywany we Wrocławiu na kortach twardych w hali Orbita. Impreza zaliczana jest do cyklu ATP Challenger Tour. Od poniedziałku kibice mają okazję śledzić na żywo zmagania tenisistów podczas Wrocław Open, to jest 12. edycji Challengera. Przywrócenie Wrocławiowi turnieju tenisowego mężczyzn to wspólna praca środowisk sportowych i władz lokalnych, które połączył wspólny cel – odbudowa tenisa zawodowego w stolicy Dolnego Śląska i zaznaczenie miasta na tenisowej mapie Polski, Europy i świata. Turniej Wrocław Open w tym roku jest challengerem o puli nagród 85 tysięcy euro. To jest jeden z większych challengerów. To jest największy turniej zawodowy męski halowy w Polsce. Przyjeżdżają zawodnicy z okolic setnego miejsca na liście ATP. Jest to świetna okazja dla polskich zawodników, żeby zdobywać punkty do rankingu w ATP. Po raz kolejny spotykamy się, aby oglądać we Wrocławiu tenis na światowym poziomie, przyglądać się zaciętym pojedynkom zawodników, których zazwyczaj oglądamy w telewizyjnych kanałach sportowych.
No, w turnieju mamy teraz dwie gwiazdy, pierwszego i drugiego rozstawionego, Jevgeni Donskoi, pierwszy rozstawiony Rosjanin, no i drugi rozstawiony Justin Brown, Niemiec o jamańskich korzeniach, którego mecze, muszę przyznać, ściągają ogromną widownię, dlatego że jest to zawodnik grający niezwykle atrakcyjnie, bardzo dynamiczny, tak wymyślający takie rozwiązania techniczne, że to naprawdę się ludzie dziwią oglądając to. No, pierwsze trzy dni, no, zwłaszcza wtorek i środa, no to były dni, które bardzo zaskoczyły nas frekwencją. Było bardzo dużo ludzi, pełna hala niemalże. W tym etapie turnieju to rzadko się zdarza. No ale oczywisty jest powód, no bo grali nasi zawodnicy. W rozgrywanym turnieju Polacy nie mieli dobrej passy. Trzeciego dnia turnieju z rozgrywek odpadli Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz. W tym czterech Polaków, którzy zagrali dzięki instytucji dzikiej karty. No niestety na tym etapie turnieju, w którym już jesteśmy, czyli ćwierćfinały, nie ma już naszych zawodników po bardzo ładnych meczach, ale niestety odpadli. Jedynie Łukasz Kubot doszedł do drugiej rundy, pozostali przegrali w pierwszych rundach. Ale tak jak mówię, pokazali się z dobrej strony i zagrali niezłe mecze. Zbliżają się już półfinały i finały. Finały będą od godziny 13 w hali Orbita. Finały debla i singla. Jeszcze nie wiemy w jakiej kolejności, bo to zależy od tego, kto będzie grał. Czy singlista będzie grał debla, czy nie. Wrocław Open 2016 jest zatem nie tylko doskonałą okazją do promocji tenisa ziemnego i popularyzacji zdrowego trybu życia, ale także kolejnym przykładem tego, że Dolny Śląsk jest regionem pełnych sportowych pasji i wyjątkowych miejsc do ich uprawiania. Tenisowe zmagania w ramach Wrocław Open 2016 potrwają jeszcze, drodzy Państwo, do niedzieli. No i informacją sportową kończymy dzisiejsze piątkowe wydanie dziennika 7.1 News. Na kolejne aktualności z Wrocławia zapraszam już w najbliższy poniedziałek, kwadrans po godzinie 17.00, natomiast w ten weekend polecamy tygodnik, czyli podsumowanie najważniejszych informacji minionego tygodnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.